Cześć, z tej strony babka od polskiego. Tak funkcjonuje na YouTubie. Jestem członkiem ekipy Ploteczek Polonistycznych. Sprawdźcie na Facebooku. I zapraszam Was do wysłuchania naszego podcastu. Konflikt pomiędzy Słowackim a Mickiewiczem do tej pory rozpala wyobraźnię Polaków. Powstają na ten temat satyryczne filmy, strony fanowskie na Facebooku i niezliczona ilość memów i fanartów. Poetów imaginuje się jako zażartych wrogów, a Juliusz Słowacki otrzymał miano osoby zakompleksionej i mamień synka. Tymczasem zdaje się, że konflikt między Słowackim a Mickiewiczem jest pewnego rodzaju fikcją, wytworzoną na potrzeby uporządkowania wiedzy na ich temat. Bo przede wszystkim to Słowacki trwał w konflikcie, podczas gdy Mickiewicz niemal w ogóle się w niego nie angażował. W czerwcu 1822 roku uznany i doceniany młody poeta Adam Mickiewicz odwiedził salon państwa Beku. Tam też po raz pierwszy spotkał trzynastoletniego wówczas Juliusza Słowackiego. Młody Słowacki był świadkiem polemiki Jana Śniadeckiego z Mickiewiczem. Śniadecki uważał, że poezja Mickiewicza jest niewiele warta jest gminna taka, wiecie prosta. Innym razem, kiedy Mickiewicz odwiedził państwa Beku, Słowacki miał okazję być świadkiem tego, jak jego ojczym parodiował fragmenty drugiej części dziadów, słowa A Kysz, a Kysz konkretnie. Miało to wywołać w młodym słowackim oburzenie i wstyd, a nawet płacz. Miał się słowacki popłakać, a powodem było to, że niezmiernie cenił twórczość Mickiewicza i uważał, że taka zniewaga ze strony Augusta Beku jest po prostu nie do pomyślenia. O szacunku słowackiego do Mickiewicza w tamtym okresie świadczy chociażby prośba skierowana do Antoniego Odyńca o to, aby ten przekazał pierwszą część powieści poetyckiej napisaną przez Słowackiego o tytule szanfary Mickiewiczowi. W jakiś sposób powieść nie trafiła do Odyńca, natomiast trafiła do innego przyjaciela Mickiewicza. Malewskiego. Ten wybrał fragmenty z szantwarów, opatrzył nieprzychylnym komentarzem i przesłał Adamowi. Niestety nie ma dowodów na to, że Adam tę powieść otrzymał. Natomiast jeżeli otrzymał, no to zareagował milczeniem. Po prostu się nie wypowiedział na temat pierwszej powieści poetyckiej słowackiego. Słowacki był spragniony recenzji swojej poezji przez Mickiewicza i w końcu ją otrzymał. Natomiast nie otrzymał jej bezpośrednio od samego Mickiewicza, tylko od jakiegoś gościa z emigracji polskiej. Ten gościu miał mu powiedzieć, że Mickiewicz podobno powiedział, że poezja słowackiego jest jak gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół. Ale w kościele Boga nie ma. Słowacki bardzo się ucieszył, trochę błędnie zinterpretował przekazane mu słowa i w liście do matki pisał. Powiedział, że moja poezja jest śliczna, że jest to gmach piękną architekturą stawiony jak wzniosły kościół, ale w kościele Boga nie ma. Prawda, że śliczne i poetyczne zdanie? Podobne do jego sonetu Rezygnacja. Po ukazaniu się trzeciej części dziadów w 1832 roku, w której w negatywnym świetle przedstawiony jest ojczym Słowackiego, Słowacki chciał się z Mickiewiczem pojedynkować. Do pojedynku nie doszło, a to za sprawą niejakiego Michała Skibickiego, który odwiódł od tego Słowackiego. W związku z tym, że nie było pojedynku, a Słowacki takiej zniewagi znieść nie mógł, zdecydował o wyjeździe z Paryża. Jednak podobno Słowackiego obrazić miało nie przedstawienie ojczyma, a matki. Jej rozpacz została bowiem przedmiotem drwin. W dramacie pojawiają się takie słowa. Słyszysz w domu krzyk kobiety ha, 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 diabli. Wzięli. I to miało tak bardzo zdenerwować Juliusza Słowackiego. W tym samym roku Słowacki pisał listy do matki, w których złośliwie komentował poglądy i wygląd Mickiewicza. Pisał na przykład tak. Mickiewicz improwizował, ale dosyć słabo, a wyglądał jak to on: opuszczony i niedbały, w chustce źle zawiązanej po liderlichowsku, z pomiętym od koszuli kołnierzem i we fraku zasmolonym, posklejanym, zaschniętą mazią. Przykro woniejącą. Z tego wynika, że Mickiewicz był brudasem. W innym liście Słowacki pisze do matki. W rozmowach ciągle religią na plac wyprowadza. Uniewinnia papieża. Nawet bulle. Słowem, że mi się jako obecnie żyjący człowiek nie podoba. Nie ma wątpliwości, że Słowacki Miłością do Mickiewicza nie pałał, na potwierdzenie jeszcze fragment listu do matki z 1833 roku. Cierpię, ilekroć ludzie chcą zdanie moje o Adamie słyszeć. Nienawidzę go. No nie da, nie da się ukryć, była niechęć. Jednak prawdziwie niszczące dla relacji poetów wydarzenie miało miejsce w nocy z 24 na 25 grudnia 1840. Roku. Wtedy odbyła się uczta u Eustachego Januszkiewicza, zorganizowana na cześć inauguracji wykładów Adama w Collège de France. Zebrała się tam polska emigracja i balowała. W, a w czasie tych baletów wtedy była taka moda, że ludzie sobie improwizowali. Słowacki, ponieważ bardzo chciał się jakoś pojednać z Mickiewiczem, miał taką wewnętrzną potrzebę, wstał i rozpoczął improwizację, która brzmieć miała mniej więcej tak. Zwyciężyłeś mnie. Lewkonający, padam ci do nóg. Na łodydze mego życia wyrosły dwa kwiaty. Jeden zazdrości i dumy, ten wiednieje. Drugi miłości ku tobie, świeżo rozkwitły. Schyl się i zerwij go. Mówiłeś w Tadeuszu o wojskim, co mu humory zbierał. I ja jestem mu humorem. <grym> Ty go jak, jak wojski. <grym> Czyli chciał, żeby go Adam zerwał. Następnie miał wstać Mickiewicz i wygłosić życzliwą improwizację względem słowackiego. Ponoć była tak dobra, że obecni goście byli do głębi poruszeni, niektórzy dostali spazmu, a sam Słowacki miał znowu się popłakać, to znaczy szlochał. Słowacki i Mickiewicz. Padli sobie w ramiona, wymienili pochlebstwa na temat swojej twórczości i było bardzo miło. Prawdopodobnie to wydarzenie pogrzebałoby urazę słowackiego do Mickiewicza, gdyby nie to, że ukazał się anonimowy artykuł Improwizatorowie. Dzisiaj jego autorstwo przypisuje się Januszkiewiczowi, czyli organizatorowi. Tej uczty. W artykule napisano, że Mickiewicz odmówił słowackiemu bycia poetą. To było mocne, to było tak mocne, to tak jakby teraz na pudelku ukazał się artykuł, w którym autor twierdzi, że Doda odmawia talentu Darii Zawiłow, na przykład, czyli generalnie kryzys. Taki kryzys wizerunkowy. Słowacki miał oczekiwania względem Mickiewicza. Oczekiwał, że Mickiewicz sprostuje tę sytuację, te informacje. Jednak Adam, jak to miał w zwyczaju, wybrał po prostu milczenie. Juliusz był rozgoryczony. Był rozgoryczony tak bardzo, że aż napisał ironiczny felieton pod tytułem Noc Letnia: Anioły stoją na rodzinnych polach oraz do E. A potem jeszcze Pierdolną Beniowskiego. A w tym Beniowskim zaatakował znaczną część polskiej emigracji. Polska emigracja się wkurzyła, więc zorganizowano tajne spotkanie, a jednym z uczestników był Mickiewicz. Na tym spotkaniu zdecydowano, że trzeba słowackiego wyzwać na pojedynek. Wybrali chłopaka, niejakiego Ropelewskiego, i on miał się z tym słowackim pojedynkować. 15 czerwca 1841 roku w wyznaczonym miejscu stawili się sekundanci Słowackiego i Ropelewskiego. Natomiast z panów, którzy mieli się pojedynkować, pojawił się tylko jeden i był to Słowacki. Sekundanci Ropelewskiego wiedzieli, że Ropelewski stłużył i próbowali jeszcze manipulacją wymusić na Słowackim przeprosiny. Nie udało się. Później Słowacki drwił z nich w liście do swojej mamy. Tak było. W późniejszym okresie Mickiewicz i Słowacki byli członkami koła Sprawy Bożej założonego przez Andrzeja Towiańskiego. Oznacza to, że byli po prostu członkami sekty. Wśród Towiańczyków szczególną rolę przypisywano Adamowi Mickiewiczowi. Pełnił on rolę wybrańca, brata wieszcza, był po prostu uwielbiany i czczony. Był czczony tak bardzo, że aż pewnego razu, kiedy rozdawał członkom koła medaliki Matki Boskiej Niepokalanej, no to, żeby taki medalik otrzymać, należało z pokorą i na kolanach o niego poprosić. Oczywiście poprosić o niego Adama Mickiewicza, nikogo innego. Przy tej prośbie też wypadało pocałować wieszcza w dłoń. Słowacki nie bardzo chciał, a wręcz po prostu odmówił. Był na to zadumny, uznał, że nie będzie klękał przed Mickiewiczem, a jeszcze, żeby go w rękę całować, no... Proszę. Co on się będzie poniżał? Po tym było jeszcze gorzej, bo Słowacki odmówił udziału we mszy za duszę cara Aleksandra. Otóż nie podobały mu się dążenia carskie w kole Sprawy Bożej. Ja mu się nie dziwię. Podobno spotkało się to z ostrą reakcją Mickiewicza. Miał on wyrzucić niepokornego Słowackiego za drzwi i krzyczeć za nim paszał Won Durak. Czy rzeczywiście Mickiewicz obszedł się tak ze Słowackim? Nie wiadomo. Natomiast wiadomo, że Słowacki odszedł z koła Sprawy Bożej. I wtedy właśnie. Drogi poetów, rozeszły się. W listach Mickiewicza nazwisko słowackiego pojawia się zaledwie cztery razy. Jedynie dwa razy Mickiewicz wspomina o twórczości słowackiego na wykładach w Collège de France, no co oznacza, że chyba miał letni stosunek do słowackiego. Natomiast nie możemy zapominać, że Władysław Mickiewicz, syn poety, bardzo wiele źródeł po prostu zniszczył, więc odtworzenie rzeczywistego stosunku Adama do słowackiego jest niemal niemożliwe. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeżeli podobają Wam się takie treści, zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTube Babka od Polskiego, a także do lajkowania fanpage'a na Facebooku Ploteczki Polonistyczne. Do usłyszenia!